Niech będzie pochwalony Jezus Chrystus. Dobry wieczór. Witam Cię w kolejny wieczór, w kolejnym nocnym Marku. Trwa oktawa, więc święta Bożego Narodzenia wciąż są, wciąż świętujemy i wciąż patrujemy się nie tyle w stajenkę, co w tą tajemnicę, która dokonała się w tej stajni. Tajemnicę Bożego Narodzenia. Tajemnica, która też tak bardzo super, tam widzicie, jest krzyż. Ona tak bardzo wypełnia się i dokonuje. To nie są dwie osobne tajemnice, tak naprawdę to jest jedna. Wielka tajemnica, wielkie dzieło, które Chrystus dokonał dla naszego zbawienia. Żeby to zrozumieć, chcemy właśnie każdego wieczoru w tych nocnych markach bożonarodzeniowych przypatrywać się szczególnie liturgii słowa, która pomaga nam zrozumieć, po co to wszystko i czym to wszystko jest. Dzisiaj w Ewangelii widzimy niezwykłego mężczyznę, Symeona, człowieka w podeszłym wieku, sprawiedliwego, mądrego, który czekał tylko na jedno. Czekał, aż spotka w swoim życiu Pana Boga i weźmie Go w objęcie. A kiedy już to się dokonało, mówił: teraz, Panie Boże, mogę odejść, bo wszystko, co ważne, w moim życiu się dokonało. Nie czekałem na kasiorę, na sławę, na rodzinę, nie wiem, na to, żeby coś po sobie zostawić, ale czekałem na to, żeby spotkać Ciebie w swoim życiu i być blisko Ciebie. Wiecie co? To jest mistrz, mistrzu, jedyny w swoim rodzaju. Bo on pokazuje nam tak naprawdę, co to w życiu jest najważniejsze. I to on wyznacza nam kierunek w życiu. Symeon marzy za jedną rzeczą, za jedną rzeczywistością. Marzy za Panem Bogiem, nie za rzeczą. Jeżeli chodzi o rzecz, to może bardziej czy ta rzeczywistość, to żeby w swoim życiu spotkać Pana Boga. To jest niesamowita moc. Czego pragnę? Czego czekam? Czego oczekuję? Za niedługo Sylwester, życzenia, marzenia, plany na nowy rok. A może zrobię sobie takie plany w 2017, pójdę do spowiedzi. Pojednam się z Panem Bogiem. Zrobię wszystko, żeby być bliżej Niego. Może pojadę na jakieś rekolekcje, zawalczę o relacje z Panem Bogiem. Bo to dla mnie jest najważniejsze. Chciałbym Ci taką dać wskazówkę, a właściwie Pan Bóg daje nam taką wskazówkę. Na dobre obchodzenie i przeżywanie tej relacji z Panem Bogiem. Tej bliskości właśnie z Nim. Pomyśl o Twoich marzeniach, o Twoich pragnieniach. Czy w tym wszystkim jest Pan Bóg? I takie postanowienie, może nawet nie za rok, ale już od tej nocy, nie od jutra nawet, ale od tej nocy, zacznę wszystko robić, żeby On był bliżej. Że On był moim pragnieniem, moim marzeniem, moim przyjacielem. Kimś bardzo bliskim. Nie tylko w teorii, w pobożności, w mówieniu, w modlitwach, ale w realu. A kiedy to się wszystko spełni, umieć też odejść jak Symeon. Teraz wszystko się wykonało. To wszystko Tobie, Panie Boże, powierzam, bo przecież nie ma nic ważniejszego od Ciebie. Nie ma nic w moim życiu, czego bym pragnął nad Ciebie i nad obecnością Twoją w moim życiu, mojej codzienności, mojej szarości, moich trudach, moim zmaganiu się z tym wszystkim. Ty jesteś dla mnie pierwszy. Ja bym tak bardzo chciał tego. Chciałem, żeby to się rzeczywiście dokonywało. Żebym umiał tak wierzyć, umiał tak wybierać, umiał tak być w tym wszystkim. Trzymajcie się, życzę Wam dobrej nocy, dobrego wieczoru, dobrych świąt Bożego Narodzenia. Trzymajcie się, napiszcie może, co u Was słychać. Może czym dla Was są te Boże Narodzenie, te święta, to odkrywanie Pana Boga. Napiszcie o swoich marzeniach, planach. Jak tym wszystkim jest Pan Bóg też. Czy kiedyś myśleliście o tym, żeby Jego uczynić swoim priorytetem, planem na kolejny rok, na kolejne życie, na kolejny dzień mojego życia, na to wszystko, co mnie w życiu spotyka. Trzymajcie się, niech Wam błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn, Duch Święty. Amen.